Cześć kochani, to ja Etna. Po kilku dniach pobytu w Gambii postanowiłam Wam trochę opowiedzieć o tym kraju. Nie jestem może zapalonym podróżnikiem i moja wiedza jest bardzo znikoma, jednak trochę porozmawiałam już z tubylcami, trochę udało nam się zobaczyć tutaj i chciałabym Wam poopowiadać, jak jest to zupełnie inny świat, który różni się od naszego nie tylko temperaturą, ale ludźmi, zwyczajami, co też jest podyktowane właśnie pogodą, tym palącym słońcem. Wczoraj rozmawialiśmy z tubylcem, z Gambijczykiem, Aleksem, który opowiadał, że na przykład szkolnictwo jest obowiązkowe w zakresie primary school. Potem to już różnie bywa, natomiast uniwersytet, tak jak on twierdzi, nie wiem, niepotwierdzone są to dane, nie sprawdziłam w necie, czy są to prawdziwe dane, powiedział, że tylko 25% mieszkańców Gambii kończy uniwersytet. I jest to tak jak u nas, czyli oni wybierają specjalizację i potem stają się, pracują w danym zawodzie wybranym przez siebie według tej specjalizacji. Zszokowało mnie poniekąd, ponieważ no też w sensie takiej empatii, wczucia się w daną sytuację, zszokował mnie fakt, że dziecko praktycznie 2 lata pozostaje przy matce, kiedy matka karmi dziecko piersią, 2 lata, rok czasu, i w momencie, kiedy matka kończy ten etap karmienia piersią, dziecko jest odbierane od matki przez ojca, przechodzi w ręce ojca, bo to ojciec pełni tutaj główną rolę, rolę głowy rodziny. Ojciec ma za zadanie wykarmić rodzinę, a najczęściej jest tak, że rodziny żyją tutaj z dnia na dzień. Słuchajcie, chciałam pokazać to, co mnie zachwyciło, to są prawdziwe muszle. One tutaj pełnią rolę popielniczek na plaży. Zobaczcie, jak to wygląda. W ogóle są naprawdę przepiękne. Szkoda, że nie można tego przewieźć do Polski, bo stąd można wywozić takie rzeczy. Natomiast nie można tego wwieźć na terytorium naszego kraju. Także no niestety, nawet jeśli uda nam się znaleźć takie okazy, to trzeba będzie je z żalem, ale pozostawić tutaj. Teraz może pokażmy trochę wybrzeże, bo jest naprawdę przepiękne. Dzisiaj ocean nie jest wzburzony, wczoraj był bardzo, bardzo wzburzony. Fajną rzeczą jest to, że kobiety noszą wszystko na głowie. To jest niesamowite, tak jak my idziemy z siatami ze sklepu, to kobiety noszą wszystko na głowie, wielkie tace z owocami. Mają takie podstawki pod tymi tacami, które pomagają utrzymać równowagę. Niemniej wydaje mi się, że jest to sztuka tak iść, i to jeszcze w taki upał, chociaż z drugiej strony daje im to odrobinę cienia, w taki upał nieść tak ciężką tacę, bo takie owoce, myślę, że tak jak patrzę na kobietę, która niesie tacę z owocami, to myślę, że ta taca z 3 do 5 kilo na pewno waży, bo tam jest pełno bananów, ananasów, także naprawdę orzeszków właśnie. Oni tutaj mają je w takich pojemniczkach plastikowych, przygotowane dla nas turystów, i sprzedają tutaj. Orzeszki notabene są pyszne, naprawdę są fantastyczne. Takich orzeszków nie jadłam w Polsce. Są świetne. Pistaszki mniej mi smakowały, natomiast te wyłuskane orzeszki ziemne naprawdę są bardzo, bardzo smaczne. One są lekko osolone i fantastycznie smakują.
Because your juice was unbelievable. I know. Just gorgeous. Słuchajcie, tutaj w Afryce, w Gambii, chyba nie ma takiej instytucji jak Sanepid, ale to bardzo dobrze, bo przed chwilą zamówiłam sobie sok świeżo wyciskany ze świeżych owoców. Zamówiłam pomarańczowo-bananowy i kiedy dałam spróbować dosłownie łyka mojemu mężowi, po prostu wypił od razu, natychmiast całą szklankę, więc zamówiłam kolejny, bo jest po prostu niebo w gębie. Jest po prostu niesamowity. Poza tym w takim przybytku to smakuje jeszcze cudniej, jeszcze wspanialej. Tutaj w odległości dosłownie 30 metrów jest ocean, więc to wszystko czyni tak niesamowite wrażenie. Mój mózg odbiera tak wiele intensywnych bodźców, że czuję się jak w niebie. Naprawdę. Patrzcie, jak on to przygotowuje, wyciska i za chwilę będę mogła pić sok pomarańczowy. Keep doing, keep doing! Patrzcie, kogo my tutaj mamy. Rok 5 miesięcy, mała kobietka z kolczykami. Ledwo od ziemi odrosła, chociaż jak na swój wiek to jest bardzo drobniusieńka. Zaczęło jej się jeść. Mama miała ją przypasaną z tyłu na plecach w chuście. No i sobie wyjęła ją i córeczkę karmi. Córeczka jest spragniona, głodna, posili się i sobie pójdą dalej brzegiem oceanu. Jako ciekawostka chciałabym Wam powiedzieć taką fajną przygodę. Mianowicie mój syn, 5-letni, tak trochę przez przypadek ma czapkę z napisem CR7. I tubylcy, kiedy widzą go, kiedy on pomyka w takiej czapce, bardzo często krzyczą: "O, hello, how are you? Cristiano Ronaldo 7, where are you from?" I słuchajcie, kiedy oni słyszą, że my jesteśmy z Polski, to wiecie, co wielokrotnie tutaj Gambijczycy krzyczą? My mówimy: "We are from Pond." Wiecie, skąd, co oni krzyczą? Oni krzyczą: "Lewandowski!" To jest niesamowite. Niesamowite jest to, że na drugim końcu świata Robert jest znany. Brawo, Robert! Ale z drugiej strony, to szczerze mówiąc, nie zazdroszczę Robertowi, bo to oznacza, że nie ma możliwości w zasadzie chyba w żadnym zakątku świata spędzić urlopu w pełni prywatnie, nierozpoznawalny. Nie zazdroszczę. Ja na szczęście w Gambii nie mam takiego problemu, nie krzyczą za mną, chociaż zdarzyło mi się, że Polacy tutaj przebywający na urlopie podchodzili mi śmiało i pytali: "Przepraszam, czy pani to Etna?" A ja tutaj, słuchajcie, no make-up, no hairstyle, no manicure, pedicure jakiś tam, nie wiem, złuszczony jeszcze z Polski, bo właściwie mi to lotto, bo jestem na najpiękniejszych wakacjach w Gambii. Chodź, proszę, proszę, zobacz, proszę, proszę, proszę. Jedną masz! Jednego. A, bo ty dwa chcesz, ale ty jesteś cwaniara. Czekaj! Patrzcie, patrzcie, co ona robi. Zbiera w rękę, zbiera w łapkę. Już ma dwa i następne.
wiesz, to... Aj, ty, urwi się, jeden! Ty jesteś! Ty jesteś! Ty masz, da, proszę, ty masz jeden. Tak sprawiedliwość musi być, każdy musi mieć. Ty już masz, ty już masz. Proszę, chodź. Proszę. Ej, cwaniaro! Aż ty, urwi się, jeden. Proszę. Nie bój się, ona się boi tej winy. Proszę. Nie wiem, jak wy, czy wybierzecie się do Gambii, ja myślę, że chciałabym przynajmniej po raz drugi przyjechać tutaj kiedyś do tego pięknego kraju, więc zatem mówię wam do zobaczenia w Gambii.